sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Dziś moim i Państwa gościem redaktor Marcin Ogdowski, twórca bloga bezkamuflażu.pl. Witam Cię serdecznie, Marcin. Czołem, dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Marcin, w dobie, gdy mieliśmy masę, no powiedzmy, niezbyt pozytywnych informacji z Ukrainy, w końcu dociera do nas no, spora dawka pozytywnych informacji, mianowicie zachodni sojusznicy Ukrainy doszli do porozumienia i mamy zgodę na ataki zachodnią bronią na cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak oceniasz ten ruch Stanów Zjednoczonych i co najważniejsze Niemiec? Oj, to ja powiedziałbym, że najważniejsze to właśnie Stany Zjednoczone, bo realnie patrząc to, co mają do zaoferowania Niemcy, to, co mają do zaoferowania inni sojusznicy, którzy już wcześniej zgodzili się na używanie swojej broni na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to to nie są jakieś istotne, dalekonośne, dalekosiężne systemy. Tak naprawdę to, co Stany Zjednoczone oferują, ma tutaj największe znaczenie, no i ta amerykańska zgoda w tym kontekście ma największe znaczenie, przy czym ja aż tak optymistyczny to bym raczej nie był. Znaczy doceniam gest, doceniam jego psychologiczną wartość, bo po prostu przekroczono kolejną wyznaczoną sobie przez sojuszników czerwoną linię, no ale pamiętajmy, że tu nie chodzi o możliwość atakowania celów w głębi Rosji, tylko chodzi o możliwość atakowania celów tuż przy granicy z Ukrainą i to zresztą zostało dość mocno ograniczone do rejonu Charkowa i okolic, prawdopodobnie również Sumów na okoliczność ewentualnych rosyjskich działań z tego kierunku. No ale tak naprawdę wciąż mówimy o bardzo płytkiej możliwości oddziaływania na terytorium Federacji Rosyjskiej. W tym kontekście ważniejsza jest zgoda Wielkiej Brytanii i Francji na możliwość używania Storm Shadowów i Skalpów, które no, mogą latać dużo, dużo głębiej. No i jeśli Ukraińcy po to sięgną, to wtedy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z jakimiś poważniejszymi działaniami. Marcin, ale skąd, no chyba wróćmy do postaw, skąd ta postawa, bo ja osobiście czytając komunikaty chociażby władz w Waszyngtonie dotyczących niedawnych ataków chociażby na rafinerie rosyjskie, które można powiedzieć Amerykanie wręcz karcili trochę Ukraińców za te ataki, z czego to wynika? Bo czy my obserwujemy jakąś dziwną wojnę? No bo jak Ukraińcy mają się bronić, nie atakując celów na terytorium Federacji Rosyjskiej? Czy my mamy podejście niektórych sojuszników Ukrainy, być może, żeby Ukraina wygrała, ale Rosja też nie przegrała tej wojny? Jak to postrzegać? To jest coś, co się nazywa w terminologii wojskowej, w terminologii okołowojskowej zarządzaniem eskalacją. Obie strony, bo to zaraz rozwinę ten wątek, ale obie strony mają tutaj po części związane ręce przede wszystkim przez swoich sojuszników, przez kraje, które je wspierają. Rosja, nie jest tak, że takie ograniczenia ma tylko Ukraina, Rosja też je ma. Podczas tej wojny w Rosji już rozważano możliwość użycia taktycznych ładunków jądrowych, ale Chiny zdecydowanie się temu sprzeciwiły, biorąc pod uwagę uzależnienie Rosji od Chin, fakt, iż w wymiarze gospodarczym Rosja bez chińskiej kroplówki nie da sobie rady, no to presja ze strony Pekinu jest tutaj wiążąca, prawda? I ma charakter powstrzymujący Rosję przed tego typu eskalacją. Podobnie rzecz się ma w przypadku Ukrainy. Tutaj zarządzającym eskalacją są przede wszystkim Stany Zjednoczone, którym zależy na tym, żeby ta wojna, no właśnie, nie wymknęła się w stronę konfliktu, w trakcie którego użyta zostanie taktyczna broń jądrowa. Stany Zjednoczone nie chcą wiązać się, nie chcą, żeby którykolwiek z sojuszników luźnych, w tym przypadku Ukrainy, ale jednak sojuszników, żeby jego działalność militarna w którymś momencie nie zmusiła Stanów Zjednoczonych do wejścia do wojny, w której już na przykład użyto taktycznej broni jądrowej, no bo wiadomo, że wówczas no, mamy do czynienia już wyłącznie z kolejnymi, jak to się mówi, drabinami eskalacji. Ryzyko, nie wiem na ile ono jest realne, znaczy, moim zdaniem nie jest aż tak realne, no ale w Stanach Zjednoczonych obawiają się, że jeśli Ukraińcom pozwolić na jakąś bezpardonową walkę na terenie Federacji Rosyjskiej, no to Rosja w którymś momencie postawiona pod ścianą pójdzie dalej,
no i ten konflikt wymknie się spod kontroli. O to tak naprawdę tutaj chodzi. No właśnie, pytanie, czy to są uzasadnione obawy? Moim zdaniem chyba jednak nie do końca, no ale jednak w Stanach Zjednoczonych tego się, administracja Bidena tego się boi i stąd takie powolne spuszczanie cugli, jeśli idzie o budowanie możliwości Ukraińców. Marcin, niedawno rozmawialiśmy o pomocy, jaką Stany Zjednoczone odblokowały na rzecz Ukrainy. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda front wschodni. Jak dziś możemy oceniać sytuację Ukraińców właśnie w tym rejonie? No bo z jednej strony ja, czytając rosyjską prasę, to niemal codziennie rano widzę tam informację dotyczącą zdobycia jakiejś małej wsi na wschodzie Ukrainy. Czy decyzja, o której rozmawiamy, i te dostawy sprzętów, które tak naprawdę dopiero docierają na Ukrainę, one mogą poprawić sytuację Ukraińców i odwrócić trochę losy tej wojny? Te wsie, o których mówisz, to one są zdobywane po 5-6 razy w ciągu tam w perspektywie, nie wiem, dwóch, trzech tygodni, przepraszam. To są malutkie miejscowości, przysiuły wręcz, nawet nie wsie, które zwykle przechodzą z rąk do rąk. Oczywiście narracja propagandowa jest taka, że można odnieść wrażenie, że cały czas mamy do czynienia z czymś nowym, z czymś kolejnym, no ale to wiadomo, tak się konstruuje przekaz propagandowy. Jeśli idzie o sytuację ogólną, ja już teraz zaryzykuję stwierdzenie, obym się nie pomylił, ale już teraz zaryzykuję stwierdzenie, że Rosjanie nie wykorzystali swojej szansy, która wiązała się z mocno ograniczonymi możliwościami armii ukraińskiej. Ostatnie, mam na myśli przede wszystkim ostatnie pół roku, mam na myśli przede wszystkim konsekwencje związane z amerykańskim embargiem, de facto embargiem na dostawy uzbrojenia, mam na myśli potężny ukraiński kryzys mobilizacyjny, który sprawił, że ta armia zmniejszyła się niemal o 1/3. W każdym razie no to była taka okoliczność, która mogła, gdyby Rosjanie wykazali się odpowiednią determinacją i gdyby przede wszystkim mieli odpowiednie siły, która mogła być, mogła doprowadzić do jakichś poważniejszych zmian na froncie na korzyść Rosjan. Tymczasem mieliśmy do czynienia z niewielkimi korektami. Oczywiście mieliśmy też do czynienia z dużymi stratami po jednej, po drugiej stronie, ale one po stronie rosyjskiej są dużo większe i w mojej ocenie armia rosyjska właśnie wyczerpuje resztki swoich możliwości ofensywnych i w tym momencie bez jakiejś poważniejszej mobilizacji nie będzie mowy o tym, żeby no przechylić szale korzyści w tej wojnie na swoją stronę. Oczywiście teoretycznie te możliwości wciąż istnieją, no bo Rosja cały czas mobilizuje kolejnych ludzi. Mówi się, że do Ukrainy może jeszcze trafić dodatkowe 300 tysięcy żołnierzy. W tej chwili jest tam 500 000. To byłaby dość znaczne wzmocnienie. No ale biorąc pod uwagę fakt, że te możliwości armii ukraińskiej są w tym momencie odbudowywane, to mam takie wrażenie, że Rosjanie no niewiele osiągną. Wciąż będziemy mieli do czynienia z sytuacją patową i jeśli wojna rzeczywiście miałaby się skończyć w najbliższym czasie, bo też takie przesłanki są w wymiarze takim politycznym, geopolitycznym, no to ona na pewno nie rozstrzygnie się na froncie, tylko gdzieś w zaciszu rozmaitych gabinetów. Marcin, ale żeby nie było tak kolorowo, bo z jednej strony czytamy komunikaty ukraińskie. Dzisiaj przed naszą rozmową pojawiły się statystyki dotyczące maja, gdzie Ukraińcy chwalą się, że dla Rosjan to był najgorszy okres w okresie tych 2 lat, bo ponad 35 tysięcy według Ukraińców straconych żołnierzy. Ale co z Ukraińcami? Czy oni ten kryzys mobilizacyjny już mają za sobą? Bo ja zawsze, robiąc tą codzienną poranną prasówkę, stwierdzę, że widzę coraz więcej materiałów takich amatorsko nagranych dotyczących werbowania czy pozyskiwania właśnie osób objętych mobilizacją przez służby ukraińskie. Kryzys tak naprawdę jest u początku rozwiązywania, bo dekret podpisany przez prezydenta Zełenskiego wszedł w życie całkiem niedawno. Tak naprawdę dopiero pierwsi rekruci zmobilizowani w oparciu o nowe przepisy trafiają do koszar. Na front oni trafią, jeśli wszystko będzie zrobione zgodnie z zasadami sztuki, nie szybciej niż za 4 do 6 miesięcy, więc jeśli idzie o odbudowywanie rezerw, jeśli idzie o odtwarzanie stanów osobowych, no to armia ukraińska wciąż jest w bardzo poważnym kryzysie.
to wciąż na froncie walczą ludzie, którzy no, są tam od wielu, wielu miesięcy, a niektórzy nawet od 2 lat. Więc siłą rzeczy mówimy o wojsku już dość mocno zużytym. Tyle, że wojsku, które otrzymało dość poważny impuls taki motywacyjny. Tak? Już wiadomo, że będą wymiany, że na front trafią nowi ludzie. Już wiadomo, że jest ta zachodnia pomoc, ona zresztą już w coraz większym zakresie na front dociera, że nie będzie już kryzysu, przynajmniej w najbliższym czasie, kryzysu amunicyjnego i tego typu sytuacji. No więc to dość drastycznie poprawia morale tego wojska, no i wzmacnia też jego możliwości. Cudów nie będzie, tak? No to absolutnie nie ma się czego tam spodziewać, jakichś nawet ograniczonych akcji ofensywnych, kontrofensywnych, ale widać, że Ukraińcy ustabilizowali swoją obronę, swoje linie obronne i nie widzę w tej chwili żadnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że Rosjanom uda się je w jakiś istotny sposób przełamać. Pewnie będziemy mieli do czynienia w najbliższych tygodniach z jakimiś ewentualnymi rosyjskimi zdobyczami, ale nie będą istotne. Marcin, na koniec spójrzmy jeszcze na ważny aspekt tej wojny, o którym też teraz rozmawiamy, czyli o arsenał, bo z jednej strony mamy zgodę Niemców i Stanów Zjednoczonych, ale też poszczególne mniejsze państwa, także i Polska, wyrażają zgodę na ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej. Czym na przykład Polska, wypowiedź ministra Tomczyka, ten sprzęt polski może zagrozić Rosjanom na ich terytorium? No chyba tylko i wyłącznie kraby, no ale to takiej zgody nie było. Gdzie jaki inny jeszcze sprzęt, oprócz wspomnianych przez ciebie pocisków Storm Shadow czy Scalp, może razić cele na terytorium Federacji Rosyjskiej? Ten dostarczony przez sojuszników zachodnich. No tak, no tylko mówimy cały czas o możliwości na przykład powstrzymywania rosyjskich kolejnych operacji na północy Ukrainie, powstrzymywania ich przed budowaniem kolejnych buforów, czy otwierania kolejnych odcinków frontu. I tutaj możliwość penetracji tej rosyjskiej przestrzeni, tego rosyjskiego terytorium na głębokość, nie wiem, 20-30 kilometrów, no to jest już dużo, prawda? No bo już możemy razić koncentrujące się, przygotowujące się do uderzenia oddziały. No i tutaj no, kraby i amunicja do nich, tak, mająca zasięg do 40 kilometrów, no to już jest coś, prawda? Kraby. Ale Marcin, tego nie było wcześniej, bo nie wierzę, że zaplecze logistyczne nie było strzeliwane przez zachodnią broń do tej pory. Wydaje mi się, że nie było. Przynajmniej nie było w zgodzie z tym, w zgodzie z Zachodem, prawda? Jak taka symptomatyczna sytuacja sprzed roku, niemal dokładnie sprzed roku, kiedy Ukraińcy dokonali zasadzki przy użyciu patriotów i zestrzelili kilka rosyjskich samolotów i śmigłowców nad obwodem Kurskim, zdaje się. No posypały się na to za nich potworne gromy z Waszyngtonu. To był zresztą jeden z takich momentów, w którym te relacje między Waszyngtonem a Kijowem zaczęły się psuć. No bo Ukraińcy złamali pewne tabu. Tak, no wykorzystali tą broń na terytorium Rosji, wtedy nie było na to jeszcze pozwolenia. Więc ja nie jestem w stanie wykluczyć, że Ukraińcy robili coś, o czym przed chwilą mówiłem, czyli walili pod tą zachodnią artylerią po rosyjskich pozycjach, no ale z drugiej strony no mamy jednak sytuację sprzed kilkunastu dni, kiedy Rosjanom udało się wejść do obwodu charkowskiego na głębokość paru kilometrów, no i byli niepowstrzymani przez moment przez Ukraińców, a wynikało to z tego, że nie dało się czym, tak przynajmniej tłumaczą to Ukraińcy, nie dało się czym na terytorium Federacji Rosyjskiej tych Rosjan ostrzeliwać, więc no... Na dwoje baba wróżyła, tak? No, ale Marcin, pamiętasz chociażby sytuację, gdzie rosyjski korpus ochotniczy atakował tą placówkę graniczną i tam przecież twardy nasz polski czołg gdzieś tam był ujęty, nakręcony, przecież to też był chyba no już atak na terytorium Federacji. No tak, no rzeczywiście tak mogło się zdarzyć, ale oficjalna zgoda jest dopiero od niedawna, więc jeśli takie sytuacje miały miejsce, to jednak wbrew pewnym ustaleniom, albo inaczej, niektórzy sojusznicy nie wyrażali się jasno co do
co do zakresu możliwości używania swojej broni. Więc nie definiowali jakichś ograniczeń, chociaż no w momencie, w którym stałoby się to przedmiotem publicznych rozważań, pewnie takie deklaracje by jeszcze jakiś czas temu złożyli. No ale teraz mamy jasną sytuację, można strzelać. Wracając do tych polskich, no mamy systemy bezzałogowe, które mogą razić przeciwnika na głębokość kilkudziesięciu kilometrów, więc choćby one mogłyby zostać użyte. No i generalnie, jeśli idzie o te możliwości pozostałych krajów, to przede wszystkim one są związane z artylerią, z precyzyjnym ogniem na głębokość kilkudziesięciu kilometrów. To jest to, co Ukraina oficjalnie zyskała i z czego będzie zapewne korzystać. Ale jeśli idzie o możliwość rażenia na dalsze odległości, to najważniejsze przede wszystkim są te systemy, które dostarczają Amerykanie. No i w ograniczonym zakresie z uwagi na liczbę tych systemów i możliwości ukraińskiego lotnictwa, no te lotnicze pociski manewrujące, to też jest istotna, ważna rzecz. Ale no co do zasady, to cudów się nie należy spodziewać, no bo Ukraińcy nadal nie mają dostępu do zachodniej broni, która, nie wiem, raziłaby na głębokość 600, 700 czy 800 kilometrów, czy nawet 1000. Takie możliwości technicznie pojawią się wraz z pojawieniem się na teatrze F-16, co pewnie lada moment nastąpi, biorąc pod uwagę inne rzeczy, które się teraz dzieją w Ukrainie. Marcin, i ostatnie pytanie, użyłeś słowa cud. A czy w końcu w najbliższych tygodniach, a może miesiącach zobaczymy cud w Berlinie i pojawią się Taurusy na Ukrainie? Dla mnie to jest w ogóle dyskusja polityczna, która ma na celu, znaczy, która jest konsekwencją jakichś wewnątrzeuropejskich rozgrywek, na przykład między Francją a Niemcami o przywództwo w Europie. I takie wzajemne podrzucanie sobie świń przez obie strony ma tutaj miejsce. Co do zasady, patrząc na możliwości operacyjne, ściśle techniczne, technologiczne, no to te Taurusy to jest rzecz zupełnie bezprzedmiotowa, bo ich się nie da użyć inaczej niż przy użyciu sprzętu, którego Ukraińcy nie mają, nie będą i nie będą mieli, prawda? Więc chodzi o samoloty, o nośniki, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ich jest tak niewiele, tak mało, że to w żaden sposób by nie zmieniło jakoś istotnie sytuacji Ukraińców. Tak naprawdę najważniejsze w perspektywie, tak naprawdę jeśli idzie o ten rodzaj broni, najważniejsze są systemy brytyjskie, francuskie, no i ewentualnie amerykańskie, jeśli w końcu Amerykanie zdecydują się Ukraińców ich użyczyć, więc cudu nie będzie i cudu raczej być nie może z różnych innych powodów. Niemcy generalnie są w jakiejś potężnej kropce, bo mamy takie rozbudzone wobec nich oczekiwania dotyczące możliwości wojskowych. Tak? Mówi się, że dobre, armię mają niedużą, zredukowali ją, ale możliwości przemysłowe są ogromne. No, okazuje się, że te możliwości przemysłowe to chyba jednak tylko i wyłącznie w wymiarze propagandowym. Król, mówiąc wprost, jest nagi, możliwości niemieckie są w tej chwili bardzo mocno ograniczone. Marcin, bacznie przyglądamy się temu zatem, co przyniosą najbliższe tygodnie na Ukrainie państwa. Jeżeli interesujecie się tym tematem, odsyłam na bezkamuflażu.pl, do którego bloga link znajdziecie w opisie tego materiału. Marcin, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas państwa. Odsyłam również na media społecznościowe Marcina, link również w opisie tego materiału i zachęcam oczywiście do zasubskrybowania i polubienia naszych materiałów. Bardzo serdecznie, Marcin, dziękuję. Dzięki serdecznie. Sponsorem programu były Militaria.pl.